Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zakładam, że to nie będzie poranny rok. Pomyślałem sobie, że chyba gdzieś to od czasu do czasu wrzucę w weekend. A co mi tam? Mój kanał, moje klocki, moje zabawki, będę sobie je układał tak, jak mam ochotę. Tak czy inaczej, witam Was bardzo serdecznie z filiżanką herbaty. U mnie jest poranek, czasami tak mam, że rano wstaję i mam wiele tematów do opowiedzenia. I sobie, wiecie, jak mój dzień się zaczyna? Biorę sobie telefon komórkowy, wsadzam go do kieszeni, odpalam Spotify i słucham swojej muzyki. Że moja muzyka jest genialna z reguły, to znaczy to nie jest muzyka, którą ja zrobiłem, tylko to jest muzyka, której słucham, a słucham świetnej muzyki. To na mnie od razu w pozytywny nastrój wprowadza i tak sobie chadzam po mieszkaniu, zrobię śniadanie, umyję zęby, cały czas mi tam z kieszeni ta muzyka gra. To nie jest muzyka najwyższej jakości w sensie audio, bo przecież wiadomo, jakie są tam głośniki w tych telefonach, ale mimo wszystko ja, szczerze mówiąc, wiele do szczęścia nie potrzebuję. I pomyślałem sobie, że pokażę Wam też kawałek muzyki. To nie jest ta muzyka, której słucham na co dzień, ale to jest muzyka nadesłana przez ludzi, którzy kojarzą mnie w internecie i chcieliby pokazać Wam także, jaką muzykę tworzą. Więc proszę bardzo, w ramach przerwnika jakiegoś rozpędu do mojego gadulstwa, posłuchajcie. Dobrze, jak, okej? Dobrze brzmi, fajnie było. Nie mogę Wam teraz powiedzieć, jaki to był zespół, ale nie jaki tytuł utworu, ponieważ moment, w którym nagrywam tego vloga, jeszcze jest momentem, w którym nie wybrałem do końca tej muzyki. Potem będę musiał ją dopasować do nastroju, w którym miałem, ale wszystko znajdziecie w opisie. Następnym razem bardziej się postaram i przygotuję sobie muzykę przed, a nie po. Mój Boże, są trzy tematy, które cały czas mi nie schodzą z... Znaczy, są trzy rzeczy, nad którymi się ostatnio sporo zastanawiam. To są takie rzeczy, które bardzo często pojawiają się w różnych newsach, na portalach technologicznych, które obserwuję. I jakby fakt, że się przewijają tak często, świadczy o tym, że rzecz jest istotna i że prędzej czy później będziemy się powoli kierować w te strony. Wiem, że brzmi enigmatycznie, ale to są fajne tematy. Pierwszy temat, który powinien interesować wiele ludzi, to sytuacja Apple'a. To znaczy coraz częściej pojawiają się wpisy i informacje, artykuły o tym, że produkty Apple'a nie są już takie, jakie bywały w przeszłości. I że jakby ludzie lubią takie teorie, o, Apple się kończy. Z drugiej strony odpowiadają użytkownicy, okej, dobra, może Apple nie jest taki, jaki był w przeszłości, ale nadal jest to najwygodniejsze urządzenie do pracy, rozrywki i do korzystania takiego w normalnych warunkach i pewnie jest w tym dużo racji. Nie ma natomiast cienia wątpliwości, że takich ludzi jak Jobs to wielu nie ma. To jakby to ekscentryczny geniusz był, ja nie byłem w stanie przebrnąć przez jego biografię, ponieważ to mi uświadomiło, uświadamia mi to, jacy ludzie, jak bardzo nietypowi muszą być ludzie, którzy chcą technologię popchnąć do przodu, nie tylko w sensie technicznym, ale też w sensie użytkowym. To był geniusz, ale kosztem tego geniuszu były relacje socjalne, społeczne, relacje międzyludzkie, które były bardzo, bardzo ciężkie tam i zastanawiam się, czy taka jest norma. I czy faktycznie potrzeba takich trochę zwariowanych, szalonych geniuszy, by technologię posuwać bardziej do przodu, by to się wszystko rozwijało w jakimś takim nietypowym kierunku. To chyba właśnie Jobs, ja
On powiedział coś, co ja odniosłem ostatnio do gier. Opowiadałem o tym, że jeżeli marketing zarządza produktem, to znaczy dopasowuje produkt do wymogu rynku, to nigdy nie powstanie coś nowatorskiego. To zawsze będzie powstawało tylko coś, co spełnia nasze oczekiwania. To jest za mało. Żeby zrobić coś niezwykłego, trzeba pójść poza to, trzeba zrobić coś, czego rynek nie oczekuje i potem nagle się tym zachwyci. I jakby branża gier ma ten problem, że marketing rządzi i się robi gry, które zaspokajają tylko i wyłącznie potrzeby ludzi, zamiast takich, które mogłyby być nowatorskie, odkrywcze i tak dalej. Ale to jakby moje vlogi nie są tematami gamingowymi, więc idziemy dalej. Jako że pomyślałem o Jobsie, to pojawił mi się też kolejny temat i on też nagminnie się pojawia w tych portalach technologicznych, a mianowicie temat Tesli, samochodów Tesli. Samochodów przyszłości, ale opowiem o tym bardziej w odniesieniu do szefa jakby tej firmy, do Elona Muska, który jest, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ja mam zresztą jego biografię też gdzieś na półce, też się nie mogę zabrać z tych samych obaw, ponieważ jakby w wielu środowiskach Musk jest postrzegany jako osoba też taka tak, trochę szalona, więc nagle się okaże, że to kolejny szalony geniusz, który jest niestety potrzebny, żeby, niestety, może tak ma być, no może ludzie muszą być wyjątkowi, inni, nietypowi, żeby pchać ten świat do przodu, ale właśnie to jakby w odniesieniu do Jobsa, nie? Że nie ma Jobsa, ale pojawia się inny facet, który działa w innym kierunku w ogóle, w innej branży, ale też zaczyna być o nim głośno i też zaczyna robić coś nietypowego. Jeżeli nie kojarzycie Elona Muska, to jest taki facet, który jest założycielem PayPala, Tesli, jeszcze gdzieś tam jedna była taka znana firma, której teraz jakoś nazwa mi wyleciała z głowy, ale to jakby mówię, to jest kolejna osoba, tak, która trochę przejmuje pałeczkę po Jobsie. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o jakiś taki geniusz, nietypowość, jakąś nowatorskość. Jako że to są tematy, jako że tematy Tesli pojawiają się często w tych wiadomościach, to należy właściwie podejrzewać, że ta technologia będzie się rozwijała, że te samochody przyszłości faktycznie znajdą się w naszym użytkowaniu w niedalekiej przyszłości. No, może to są tylko mrzonki tych wszystkich autorów piszących artykuły w portalach technologicznych, ale jakby nauczyłem się z doświadczenia, że jeżeli jest jakaś duża ilość pewnych wiadomości, to potem to dosyć szybko staje się rzeczywistością, ponieważ wiadomości rozbudzają wyobraźnię użytkowników. To jest, działa trochę jak forma reklamy i my jako użytkownicy nie tylko interesujemy się tematem, ponieważ jest to ciekawostka technologiczna, ale też ze względu użytkowego gdzieś tam w przyszłości, więc pozostaje to w naszej świadomości. To jest taki jakby marketing trochę, zupełnie przypadkowy, chociaż może celowy też, że wiecie, jak się rozbudzi zainteresowanie klienta, to on potem chce sięgać po ten produkt i często nawet nie dba o jego jakość. Nie? To były dwa tematy. Jest jeszcze trzeci temat, który bardzo często się przewija. Jest to temat sztucznej inteligencji. Gdzieś tam też w odniesieniu do samochodów Google, ale to bardzo, bardzo tak delikatnie. Tak czy inaczej. Sztuczna inteligencja też się pojawia bardzo, bardzo często ostatnio. Zastanawiam się, czy coś jest na rzeczy, jakby czy badania w tym kierunku idą dalej, bo też nie zagłębiałem się dokładnie w temat. Natomiast to jest coś, co też wzbudza moje zainteresowanie, pobudza moją wyobraźnię. Raz, że się trochę człowiek naczytał książek o efektach rozwoju sztucznej inteligencji, które dla ludzkości zawsze były fatalne. I mówimy tutaj oczywiście o takich klimatach jak Terminator czy Matrix, nie? Podaję tytuły filmów, ponieważ one są bardziej adekwatne, znaczy są bardziej w takiej szerokiej świadomości obecne niż jakieś książki. I to jest, też się zastanawiam, też mam takie przekonanie, że rozwój sztucznej inteligencji będzie końcem ludzkości, takiej jaką znamy. Może to już jakby kres naszych, może to jest taki jakiś etap ewolucji intelektu, że człowiek pojawił się na Ziemi po to, żeby wynaleźć sztuczną inteligencję i potem ona przyjmuje pałeczkę i idzie dalej. Tylko czy jakby te wartości, które dla nas były ważne, będą dalej istotne dla sztucznej inteligencji, raczej wątpię. Ale kto wie. Tylko zastanawiam się, jeżeli te najczarniejsze scenariusze miałyby się spełnić i ta sztuczna inteligencja będzie nas chciała tu zlikwidować, czy będziemy mieli taki terminatorowy scenariusz, bo nie wiem, czy to jakby w moim mniemaniu Matrix i Terminator są do siebie bardzo podobne. To znaczy, jakby Matrix jest kolejnym etapem tego, co Terminator wykonał, już tak mówiąc bardzo oględnie.
Ja natomiast, jakby, kto ma władzę na świecie teraz? No, jakby korporacje, korporacje bankowe, korporacje, które zajmują się informacjami. I tak sobie myślę, że cholera, być może będziemy mieli do czynienia z takim łagodniejszym przypadkiem przejęcia władzy, bo wiecie, jak jest teraz na przykład? Mówi się, że banki rządzą światem, instytucje finansowe, które robią rzeczy szkaradne, i jakby rynek kredytów w Stanach Zjednoczonych parę lat temu to pokazał, gdzie wszystko się posypało, a jednak świat nadal idzie do przodu. Ludzie zapłacili większe podatki i... Dużo, musiałbym się wdawać w szczegóły, w takie opowieści o przekrętach z pożyczkami, z kredytami, a trochę nie chcę i wiem, że trochę błądzę po tematach, ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie chciała w sposób niebrutalny przejąć władzę na świecie, to może pójdzie w takim korporacyjnym kierunku, gdzie ludzie wiedzą, co się dzieje. Wszyscy wiedzą, że banki, instytucje finansowe robią nas w balona, no ale w zasadzie, no dobra, żyjemy mniej więcej w wygodnych warunkach. Nikt nam, kurczę, krzywdy wielkiej nie robi, oprócz tego, że nasze portfele są ograbywane regularnie. No ale jest okej, no może cywilizacja musi się rozwijać w ten sposób, więc może gdyby sztuczna inteligencja tak łaskawie sięgnęła po te sposoby przejęcia kontroli i władzy bez jakiegoś militarnego chaosu, to byłoby fajnie i w miarę sympatycznie. No i proszę Państwa, moi drodzy Państwo, tak zarzuciłem Was potokiem swobodnych myśli, które mi się zrealizowały w głowie o poranku. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozostawiając tematami do przemyślenia albo do prychnięcia z pogardą. Mój Boże, możecie powiedzieć, co ten koleś, co ten facet z jakiejś tam chłopskiej filozofii uskutecznia. Poczytałby coś dokładnie. No poczytałem, ale to wszystko opowiadać za dużo roboty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.